Gieksa i Arka to sąsiedzi z ligowej tabeli. Warto dodać, że z jej dolnej części. Patrząc jednak na grę obu zespołów w tym meczu, należy stwierdzić, że wyłącznie Arka zajmuje adekwatne do prezentowanego poziomu miejsce. Przepaść w organizacji gry między drużynami była wyraźnie widoczna. Na plus dla Gieksy. Katowiczanie przez całą pierwszą połowę przeważali, stwarzali bramkowe sytuacje, ale na tym komplementów koniec, bo nawet takich sytuacji nie potrafili wykorzystywać. Po zmianie stron Arka ruszyła, a właściwie próbowała ruszyć do ataku. Po 10 minutach ich werwa się skończyła. Znowu Gieksa zaczęła przeważać i stwarzać bramkowe sytuacje. Można powiedzieć, co z tego, skoro przełożenia na wynik to nie miało. Wybitna indolencja strzelecka mogła się na Katowiczanach zemścić. Po strzale Benata piłka minimalnie minęła bramkę Gieksy, a ta sytuacja równie dobrze mogła zakończyć się wskazaniem na 11 metr. Tabela mówi swoje, nie ma co polemizować z tym. Zobaczymy, co będzie w następnych meczach. Już mi zostało ich coraz mniej, jest, nie zostało dużo. Także trudno powiedzieć, na co stać tą drużynę na dzień dzisiejszy. Tak powiedziałem, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Straciliście 2 punkty. No straciliśmy, to fakt, bo mieliśmy niesamowite sytuacje i stuprocentowe do tego, żeby tą bramkę strzelić. Szkoda, bo we wcześniejszych meczach jednak mieliśmy te sytuacje, strzelaliśmy to, choćby w ostatnich 3 spotkaniach to strzeliśmy, czy z Polkowicami, czy z Wisłą Płock. No i szkoda jednak, bo myślę, że dzisiaj Arka była do wygrania. GKS Katowice, Arka Gdynia 0-0.